Witam, witam! Siódme rano, poniedziałek. Nie chce się, ale trzeba porozwozić ludzi do pracy w Warszawie. Nowy Mercedes T63S, AMG o mocy 510 koni, na Uberze, ale najpierw trzeba rozgrzać opony i jedziemy w drogę. Pani Irena, to ja jestem pani kierowcą, zapraszam, zapraszam. Pasy, spieszę, jeśli... tak, niestety wiem, już zapinam. Spieszy się pani? No, kocha to poczeka, nie? A, czyli do mi było, jakąś randkę pani jedzie. Nie. No dobrze. Nie, ja nie chcę tak szybko. Nie chce pani szybko? Nie. No jeszcze takiego kierowcy nie miałam. A ja nie miałem takiego pasażera. Była inna rejestracja. Może jakaś pomyłka? No właśnie, nie wiem, czy wsiadłam do dobrego samochodu. Dzień dobry, Robert z aplikacji, zapraszam. Ale jak to, bo... Zapraszam. Czekam na Opel. Opel Meriva, taki Mercedes wśród Opli. Ale nad Zegrze? Słucham? Nad Zegrze? Plaża Nieporęt, idealnie, piękna pogoda, zapraszam. Coś pani nieufna. Boże, jakie auto. No dobra, to siadam. Dobre auto? Tak, hej. Bardzo... Zawsze się pani tak wita z kierowcami? Nie zawsze. A czemu tak? Fajne auto, co? Tak, bardzo. Myślała, że będzie Opel. Opel Meriva, no tak, to... tak. No jest Opel Meriva. Tylko, że najnowszy. Chyba mi widać. I na Wilczą. Tak jest. Wszystko się zgadza. Zgadza. Oprócz się. Auta. Bo już nie jeden mi mówił. Jesteśmy jest... w programie telewizyjnym chyba. Że jest coś nie tak. Do telewizji jeszcze daleko, ale już niedługo. Na YouTube. Pani Diana. No tak, ale to ja to Yaris stoję. O, Mercedes T63S. Może być? No może być, okej. Ja jestem pani kierowcą, zapraszam. No okej, dobra. Dobra, mamy to wypis niż na biuro. A, teraz to Toyota była, tak? Tak, Toyota Yaris. Tam Opel Meriva, Toyota Yaris teraz. Pokręcona ta aplikacja strasznie. Aha. I nie szkoda pan z tego samochodu na Ubera, na Bolta? Nie, w życiu, to jest przyjemność. Bardzo fajna przyjemność. Bardzo! No to nie zły samochód, naprawdę. A co to jest? Pokrętło takie, do zmiany trybów jazdy. Fajnie wygląda. A ile jest wartej? Z pół miliona złotych. To chyba nie jest mało. Chciałbym wam powiedzieć jedną mega przydatną rzecz. O tym, że ubezpieczyciele zaniżają wypłaty odszkodowań, wspominałem wam już nieraz. Na przykład zamiast 15 tysięcy złotych dostajesz tylko 3-4 tysiące złotych odszkodowania. Helpfind to firma, która bezpłatnie sprawdzi twoje odszkodowanie i dopłaci ci, jeżeli było zaniżone. A jeżeli uważnie śledzicie moje filmy, to wiecie już, że nieraz polecałem wam tą firmę. Sam skorzystałem też u mnie, w moim przypadku to było 3,5 tysiąca złotych dopłaty. I dlatego właśnie, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat miałeś stłuczkę lub wypadek, to sprawdź, czy to właśnie ty nie jesteś stratny na odszkodowaniu. W opisie tego filmu masz link do formularza kontaktowego. Specjaliści bezpłatnie sprawdzą, czy twoje odszkodowanie zostało właśnie zaniżone, a na 99% niestety zostało i wtedy wypłacą ci brakujący hajsik. Nie zastanawiaj się, bo to są tak naprawdę tylko i wyłącznie twoje pieniądze. Do dzieła, link masz w opisie i pamiętaj, bo warto, naprawdę warto schylić się po własny pieniądz. A my ruszamy dalej. Zobacz za nami. Widzę. A czemu tak robię? Lepiej palić gumę niż fajki, pamiętaj. Kiedyś trafił mi się na taki Uber, który śmierdział bardzo. Jeszcze muchy były w środku, to było dziwne. Ma pani pasy? A to za ile to jest? Mogę włączyć tryb sport i wtedy... To jeszcze do tego dochodzi tryb sport? To był komfort, tak. Nie, to nie włączajmy trybu sport. Okej. Okay. Ja śniadanie niedawno jadłam. Co pani jadła na śniadanie? Chce się pan przekonać? Nie wiem co się stało, ale w pewnym momencie tak przeciążenie pociągnęło, że dopiero się zrobiło fajnie. Widzę, że jest piękne, ładne, luksusowe i tyle, że na nim znam, tak? Ale jest mi niezwykle miło jechać. Przecudownie. Grubo, ty i opór ile tam na cztery, wiesz, cztery osoby na pokładzie, co? Jest bardzo mocna bestia. No to cieszę się, że się podoba, a wy chłopaki z tyłu? No, chłopaki, nie, co oni mówili?
A jakbyś powiedziała po ukraińsku najlepszy kierowca na świecie? Najkrajsi... kierownik. Kierownik, dobrze, mogę być kierownikiem. Najkrajsi wodzi na świecie. Wodzi? Najkrajsi wodzi na świecie. Bardzo ci dziękuję. Nie, no to jest prawda. Tak? Tak. Ale nieciekawe drogi są w tej Warszawie. Masakra. Nie wiem, dobrze, że ja tak blisko jadę. Serio. Już uspokajam się. Serio. Ja chciałem pani pokazać możliwości tego samochodu. Na tym to polegało, nasza poprzednia rozmowa. Nie włączałem nawet trybu sport. Bogu dzięki. Pasy są? Tak. Wam się trafił, kurde, Uber z ciężką nogą. Zdarza się najlepszym, nie? Ale czemu dzisiaj jest taki porki? No, może dlatego, że wszyscy wymyślili sobie, że jadą na Zegrze, na plażę, no, nie po rentu. To co, przyspieszamy? No dawaj. Na pewno? Jesteś gotowa? Tak. To nie jest Opel Meriva. Fajno. Zdziwiło mnie to, bo właśnie stoję, widzę co samochód podjeżdża, widzę co biały, ale to na pewno nie Toyota. Niechaj pan sobie znajdzie dziewczyny. Jeśli dziewczyny, to będę łatwiej robić. Jeżeli to na Bolcie tak klientów wozić, no to ja zajebiste jedzenie gotuję. Ja pracuję w restauracji. O, i o to chodzi właśnie. O tym mówię. I teraz mam darmowy obiad w restauracji. No, jesteś szefem. Teraz na sekundę podjadę do jednej pani. Muszę was z kimś poznać. Właścicielka WM Sport Cars. Cześć. Zapraszam na chwilę. Ty, jak już masz włączoną kamerę, to chodź, zamienimy, pokażę coś twoim widzom. Serio? Serio. Pokręcimy sobie bączki. Dobra. Co jest? Jak siwo nic nie widać. O to chodzi? Ja pierdzielę, zobaczcie co tu się dzieje. Dosyć zadymy. Fajny jest, bardzo. Czy przyniesz Opel Meriva? Tak. Bardzo fajne przyspieszenie. Na poziomie 3,5 sekundy takiego realnego przyspieszania. No dość szybko. Szybkie kobiety, piękne samochody, albo na odwrót. Swoją pracę? Kocham, uwielbiam. Okay. Znaczy to nie jest moja praca bynajmniej. Ale rwie, kurde, ten kierowca nie umie jeździć. Zajebisty, naprawdę. Ten kierowca jeździć nie umie. A jak pan na imię ma? Robert. Robert. Teraz ja już nie chcę tam jechać, no... Możemy wyłączyć aplikację. Może i tak w końcu skończyć to w kabackim miejscu. Nie planowałem tego, ale... Kto wie, można rozważyć. Słuchaj, no nie boisz się tym latać w ogóle, tymi furami? Się tak wiesz, jakby wiesz. Ja też na tyle bezpiecznie jeżdżę, żeby no. Nic nigdy nie uszkodzić. Panie Krzysiu. Dlatego wszystko jest w jak największym skupieniu. O, to ja mam to, co ty miałeś, jak jechałeś ostatnio z tą. Beretti, czy jak ona tam... Ja to ci powiem, że tak się wciągnąłem, właściwie oni mnie wciągnęli, że... W moje filmy? Wszystkie twoje odcinki teraz, co wiesz, co wrzucasz? Jej! To ja wiesz. No teraz kopno ruszyliście. A jak z tyłu? Super! No to super. To jest zupełnie nowe uczucie dla mnie, no. Niesamowite. Misiu, jeszcze tego nam życie trzeba. No zaraz będziesz mi chodziła truła dupę. Kup samochód. Przepraszam. To jeszcze powinien być taki tryb slow motion. Możemy odpalić, tylko autobus za nami trąbi. Żyjecie tam jeszcze z tyłu? Jak ty to utrzymujesz, bo ciężko, nie? Momentami ich przytrzymać. No, lata na boki tyłek. Okrywaj, młody kurwa będzie nam całe lata, na starość będzie. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Wszystko masz? Będę miała co opowiadać koleżankom dzisiaj. Dzięki wielkie. Tu jest kamera. Można pana do kamery? Serio? Serio! Wszystko? Wszystko.
wszystko. Przemiła osoba mi się trafiła. Bardzo pani dziękuję. Świetny samochód, bardzo dużo frajdy z jazdy. W tym momencie też dodałem na Instagram zdjęcie z jednym z pasażerów, z pasażerek. Domyślacie się, o co chodzi, więc zapraszam też na Instagram. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych świetnych materiałów. No i oczywiście w opisie macie dopłatę do odszkodowań od HelpFine. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!